Wow, 96 km, średnia 31,5 i to przy 211 watach. Na gravelu, który powiadają, że jest mało szosowy, ale teraz jest bardziej szosowy z tego względu, że wleciały tutaj pewne zmiany. Więc elo velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to koła gravelowe, a może szosowe. Elite Wheels Model Drive z karbonowymi szprychami na łożyskach ceramicznych, więc koła bardzo wysoko jakościowe, można powiedzieć jakby takie premium, bo są to koła niecodzienne. Już nieraz słyszeliście na pewno o kołach karbonowych stosowane w gravelu, czy też w szosie, albo w innym rowerze, ale rzadko kiedy się zdarza, żeby takie koła karbonowe miały też szprychy karbonowe. I te koła, które tutaj mam, to akurat takie szprychy karbonowe posiadają. I powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz napisała do mnie marka właśnie Elite Wheels, napisała maila, że z propozycją podesłania na testów właśnie tych kółeczek, to pomyślałem, że pewnie jakieś, no tak powiem nieładnie, chińskie badziewie. Ale od razu w tym mailu zaznaczyli, że te koła widnieją też w rowerach znanej polskiej drużyny, czyli Mazowsze Serce Polski. Może to nie jest drużyna World Tourowa, ale jest już to jakiejś wyższej dywizji. I z tego co patrzyłem, to już jeżdżą na tych kołach ze 2 lata. Więc jeżeli to byłby jakiś chiński badziew, to raczej już by dawno z nich nie korzystali, a nadal cały czas na nich jeżdżą. Więc stwierdziłem, że zaryzykuję i zapytali się, jaki zestaw kół bym chciał, czy na szprychach aluminiowych, czy na szprychach karbonowych. I tak stwierdziłem, że na samym początku pierwsza myśl, że chyba lepiej alu, bo po co karbony. Lecz już na szprychach aluminiowych koła miałem, więc stwierdziłem, że faktycznie może jednak warto zaryzykować i zobaczyć, jak się jeździ na karbonowych. Więc zobaczmy, co to są za kółeczki. Tak, przejdźmy może trochę do specyfikacji. Są to koła o stożku o wysokości 45 mm. I tutaj dla przypomnienia robiłem też film, czy warto w gravelu mieć koła stożkowe i oczywiście opinie są różne. Na pewno ma to jakiś aspekt wizualny, myślę, że delikatnie aerodynamiczny. Dużo osób mówi czasami, że są one bardziej podatne na jakieś odpryski, uderzenia. W moim przypadku jeszcze nie miałem ani jednego problemu z tym, a nieraz słyszałem, jak jakiś kamień, czy tak zwany szmul, potrafił się odbić o te koła, albo też inne wcześniejsze, które na wysokim stożku. A na wysokim stożku w gravelu jeżdżę chyba już 3 albo 4 sezony, więc nie mało. Pierwsze moje takie porządne stożki wylądowały w Meridzie Silex, która nabrała naprawdę uroku. Koła te mają bardzo niską wagę, bo to jest tylko 1300 gramów, plus minus 30 z tego co podaje producent, czyli też waga bardzo ładna. Jeżeli miałbym porównywać do kół bardziej renomowanych marek, choćby ostatnio pojawiły się Kadexy, które właśnie mają też karbonowe szprychy, albo długo już znane Lightway, które są mega, mega drogie, bo kosztują około 30 tysięcy i mają wagę 1165. Kadexy mają chyba 1260, czyli tutaj mamy wagę bardzo zbliżoną do takich topowych kółeczek, ale te mają jeden ogromny plus w porównaniu do tamtych, bo tak, Lightway mają ten minus, że tam szprychy są jakby wklejone w obręcz i w piastę. Tutaj w Kadexach już jest troszeczkę lepiej, bo można na przykład zmienić trochę napięcie szprychy, bo jednak nyple są, ale i tak szprychy są też wklejone w piastę, a tutaj mamy możliwość wymiany tych szprychy i właśnie w zestawie takie kilka sztuk szprych przychodzą, więc w razie czego jakby coś się stało, nie ma problemu, aby te szprychy wymienić. Więc spoko podejście, a przy okazji waga mimo takiego rozwiązania też jest zacna. Dodatkowo tutaj mamy łożyska ceramiczne, czyli troszeczkę o niższych oporach toczenia, które faktycznie jakbym teraz wziął gdzieś ten rower, powiesił i zakręcił, to mógłbym gadać, a przednie kółeczko by bardzo długo się kręciło. W zestawie też przychodzą wentyle
bod system tubeless, no i same obręcze też są już zaklejone. Jak już pokazuję zaworek, to zaraz nad zaworkiem pojawia się otworek, w razie czego jakby koła nabrały wody, żeby miało sobie gdzie to ujść, więc spoko. Bardzo fajna struktura, bardzo fajny design, bo widać tu praktycznie goły karbon, który jest w tych kołach i jest to fajnie polakierowane. W ogóle koła wydają się bardzo solidne. Ich szerokość wewnętrzna to jest 24 mm, zewnętrzna 31, czyli zgodna już też z dzisiejszymi standardami szosowo-gravelowymi. Jeżeli chodzi o bębenek, to jest on w systemie Star Ratchet i tutaj jest taki żółty napis, by się wydawało, że może to jest piasta Mavica, ale nie, to jest po prostu jakaś ich piasta, która na pewno dosyć ładnie cyka, ale czy cyka ładnie, to jeszcze do tego przyjdziemy. I tak, prezentują się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Mam je już jakieś prawie 4 miesiące. Niestety przez okres zimowy trochę nie na nich pojeździłem, bo pojeździłem na trenażerze, gdzie jak widać teraz efekty są dosyć spoko, bo jadąc ten dystans niedzielny, czyli te niecałe 100 km, zakładałem sobie, że chcę przejechać go z mocą poniżej 200 W, ale nie udało się. Cały czas poniżej 200 nie mogłem zejść, bo ta noga kręciła jak szalona, więc wyszło nieco delikatnie ponad 200. No starałem się z całych sił, żeby wyszło jak najmniej, a wyszło jak wyszło. No. Kręciło się dosyć fajnie. Od samego początku do końca cały czas na równych watach. Jeden podstawowy błąd, przecież mechanik... O, tak to powinno wyglądać, dobra. Jeszcze oczywiście koła są źle ustawione, bo napisami powinno być do góry, ale dobra, już nie szczepiajmy się szczegółów. Ja jestem, można powiedzieć, takim delikatnym maniakiem rotacji, jeżeli chodzi właśnie o koła i opony. Zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś chce poczuć różnicę w prędkości, to w pierwszej kolejności trzeba zmienić ogumienie, a w drugiej kolejności, jeżeli nas stać, można zmienić koła. Koła oczywiście wstępnie można wybrać jakieś podstawowe aluminiowe o niższej masie. W drugiej kolejności mogą wlecieć koła karbonowe, które są już nieco droższe. Koła karbonowe, jak dobrze poszukać z polskich dystrybucji, przy jakichś promocjach zaczynają się około 3000. Cena już taka regularna kół w sezonie to jest około już bardziej 5000, a te koła kosztują 1200 dolców. Są to już te koła, powiedzmy, najwyższej klasy. Jeżeli chodzi o podstawowy ich model Drive, to jest około 1000, więc też nie jest wcale tak źle. Z tego, co pamiętam, dostałem jakiś kod, który postaram się umieścić w opisie. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać z tych kółeczek, to oczywiście może nabyć je chyba 10 czy nawet 15% taniej, więc nikogo nie zmuszam, ale jeżeli komuś te koła się spodobają, to oczywiście może z takiego kodu sobie skorzystać. Bo myślę, że po promocji jest to zacna cena. Jest dużo więcej kół w ofercie, bo to jest model Drive, jest jeszcze model Marvel, ale na model Marvel nie ma promocji. I jakby ktoś nie znał tej marki, to tak w ogóle Elite Wheels można znaleźć na AliExpress, gdzie zestawy kół zaczynają się od około 2000 zł, więc dobra cena, bardzo dobra. Pewnie trzeba doliczyć jakieś cło albo coś do tego, ale myślę, że no jak na koła karbonowe, to jest bardzo, bardzo tanio. Jeżeli ktoś jeździ na takich kołach, to możecie oczywiście pisać w komentarzach, jak długo już jeździcie i czy się Wam one sprawdzają, czy są one jakieś problematyczne, czy jednak warte swojej ceny, bo w kwocie 2000 można kupić nowe koła aluminiowe, więc ich oferty to są już takie bardziej kółeczka premium. I teraz przechodząc już może do takiego podsumowania samej jazdy, bo mam przejechane na nich już około 1000 km, więc wydaje mi się, że w miarę spoko. Nie pojawiły się żadne luzy, koła są dalej proste. Przyszły one proste i nadal one takie są, więc spoko. A zdarzyło się na przykład, że mieliśmy ostatnio na serwisie Gianta Propela, gdzie koła już seryjnie były dosyć krzywe, więc akurat koła giantowskie nie są tu jakieś dobre jakościowe, jeżeli chodzi o te podstawowe. Myślę, że dopiero w modele Cadexy są już jakieś lepsze jakościowo. Może jeszcze zanim podsumuję tutaj, jak się na tych kołach jeździło, to przejdźmy do aspektów akustycznych.
Zobaczmy, jak to cyka. I tak, nie da się ukryć, że koła są szybkie. Szybkie, sztywne i powiem szczerze, że jak do roweru gravelowego, to raczej te koła nadają się średnio. Jeżeli ktoś jeździ może bardziej asfaltowo albo ma w okolicy jakieś same shooterki premium i ściga się w jakiejś miarę krótkich maratonach rzędu 100-200 km, to te koła mają sens, ale w przypadku no jakichś, nie wiem, jak to się mówi, ujebów, jakiś wyryb, no to już tak na dwa razy, bo te koła w ogóle nie pochłaniają drgań. Są naprawdę mega, mega sztywne i jeżeli ktoś by chciał takie koła, no to na pewno bardziej na asfalty, do roweru, czyli do roweru szosowego. Tutaj jeżeli chodzi o gravel, takich kółeczek nie polecam. Jakbym miał wybrać drugi raz zestaw do gravela, to na pewno wybrałbym wersję ze szprychami aluminiowymi. Karbonowymi zawsze jest to ryzyko, że jeżeli jedziemy gdzieś po lesie, no to może się okazać, że jakiś badyl nam się tutaj wda między szprychy i te szprychy mogą się delikatnie połamać. Na szczęście tutaj te szprychy są wymienne, a na przykład w Lightwayach mój kolega Miłosz miał przy Kolnago właśnie takie kółeczka i wystarczyło, że pojechał na pierwszą ustawkę szosową, gdzie ktoś delikatnie zahaczył piętą i szprychy mu się posypały, więc trochę nieładnie. Jeżeli chodzi o crash replacement, no to tutaj jest coś takiego. Nie jest on darmowy, tylko jest on tam powiedzmy wykonywany po kosztach, ale jest na koła za to 3-letnia gwarancja, jeżeli chodzi o takie aspekty. No może jak ktoś będzie wybierał koła, no to będzie miał delikatną zagwozdkę, czy kupować gdzieś tam właśnie zza dalekiej granicy, z dalekiego wschodu, gdzie później, jeżeli chodzi o reklamację, no to trochę trzeba czekać. Trzeba pewnie koła wysłać na swój koszt i pewnie czekać, aż się dostanie nowe. W Polsce mamy ten plus, że ta reklamacja odbędzie się szybciej. I w razie jakiejś negatywnej reklamacji, no jest się jakby tam łatwiej sądzić. Bo jest coś takiego jak rzecznik praw konsumenta. Jeżeli uważacie, że na przykład reklamacja nie przebiegła tak, jak powinna, no to oczywiście możecie to zgłosić i wtedy, może ta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Więc podsumowując, koła naprawdę bardzo fajne. Myślę, że z czasem trafią one do roweru szosowego, bo dzięki takiej strukturze one idealnie będą się wpasowały w mój nowy rower szosowy, którego jeszcze pewnie nie widzieliście, albo może widzieliście. Czas pokaże. Myślę, że będzie to idealne połączenie. W ofercie mają jeszcze takie fajne koła sześcioramienne, to się chyba nazywa Velo Six, które naprawdę wyglądają super. Nie wiem, jak się na takich kołach jeździ, ale naprawdę, naprawdę mega to wygląda. Wiadomo, jeżeli chodzi o kółeczka, to co się nie dojedzie, to się dowygląda, więc piszcie w komentarzach, co wy o takich kołach sądzicie, czy wam się podobają i czy w ogóle mają jakikolwiek sens. A ja tymczasem kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka!